nazywam się Grażyna Kietrys, jestem przewodniczącą Rady Osiedla Tysiąclecia. Koszalinie oczywiście. Znajdujemy się w Radzie Osiedla Tysiąclecia i klubie przy Radzie Osiedla Tysiąclecia. Dziś odbywa się wieczorek taneczny dla seniorów żegnających rok 2022 i witających 2023. Co prawda jest on wcześniej, ale seniorzy są już przyzwyczajeni i na prawdziwego Sylwestra są w domku lub w rodzinach, natomiast w klubie są dwa dni przed i równie dobrze się bawią. Cały rok może nie był taki bogaty ze względu na tę pandemię poprzednie, więc trzeba było się jakby rozkręcić, ale tych imprez też było, bo był Dzień Babci, Dzień Dziadka oczywiście, był Dzień Kobiet, było także Dzień Matki, był Dzień Seniora. Seniora był dwa razy, bo raz był wieczorek taneczny, drugi raz było spotkanie przy kawie, herbacie i słodkim poczęstunku, gdzie uczestniczyły dzieci z przedszkola nr 8 w Koszalinie, jak również z klubu TPD z ulicy Bałtyckiej, z Horyzontu. Także seniorzy mieli bardzo fajne spotkania. Potem mieliśmy Andrzejki tutaj. Też seniorzy bardzo się cieszyli z takiego, też był wieczorek taneczny dla seniorów w związku z Andrzejkami. Także tych spotkań było. No i dziś kończymy rok 2023, gdzie seniorzy właśnie uczestniczą w spotkaniu i wieczorku tanecznym.